Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Ząbek i ja was witam na kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jest to let's play, nie jest to żadna seria, tylko taki luźny odcineczek. I dzisiaj będziemy sobie talerzować czypekiem, będziemy sobie talerzować po ściernisku. Właśnie zjechałem sobie z głównej drogi, jechałem z tamtej strony z gospodarstwa, zjechałem sobie z głównej drogi i wjeżdżamy na Polną i jedziemy na nasz kawałek, więc wsiadamy czym prędzej i letymy na nasz kawałek, bo tam mamy naprawdę spory kawał pola do stależowania. No można powiedzieć, że talerzowanie jak na solcu, bo i czypek, i talerzówka podobna. No nie wiem nawet, czy nie jest taka sama czasem, jak u właśnie Mafisole, serdecznie pozdrawiamy. I lecę sobie właśnie talerzować, został tam rozrzucony obornik niedawno i teraz będę sobie tam talerzował. Jest godzina prawie 9 rano. Jak widzicie, w farmingu, w realu mam 12:05, o tej godzinie to nagrywam. No nie patrzcie na Steinfolta, bo to jest tutaj to na szybkości, ale jakbyście chcieli właśnie więcej takich polskich właśnie let's play, czyli właśnie 60, może coś z 30 związane, no wiecie o co chodzi, takiej więcej polskości na kanale, to możecie pisać w komentarzach, czy wam się podoba, czy nie. I zajeżdżamy na ten kawałek, no naprawdę jest tutaj kawał pola, nie wiem, trójeczkę polową chyba sobie wrzucimy, 7 na godzinę, no tak trochę nie tego, zróbmy sobie tak, może dwójeczkę szosową. I co, i będziemy talerzować to w ukos, tak mi się wydaje, że będziemy trochę pod kątem sobie jeździć. Zgasimy może światło, to plus 5 do mocy. Dobra, i będziemy chyba sobie pod kątem będziemy jeździć, bo to tak lepiej będzie wychodzić, chociaż ty, wiecie co, zaczniemy sobie od środka tego pola. Zaczniemy sobie od środka pola, ja ogólnie mam nadzieję, że ten czypek sobie tutaj da radę pod tą górę. To jest naprawdę dosyć spory kawał pola. Ile to hektarów, bo to już wam mówię, w posiadaniu jest to numer pola 157, czyli to jest to ma 2 hektary i 30 arów prawie. Więc no, jest kawał pola. Został to rozrzucony obornik, więc jest, no jest ślisko trochę, będzie na pewno poślizg na kołach. I będziemy sobie taki ukos trochę talerzować w poprzek. I dobra, opuszczamy talerzówkę i mam nadzieję, że jako tako to pójdzie. Te 9 na godzinę, jakbyśmy cały czas sobie jeździli, to naprawdę byłoby bardzo, bardzo fajnie. Zobaczymy, jak tutaj pod górę pójdzie. Ja chcę jakoś prosto przejechać ten pierwszy przejazd. No, pod górę, wjeżdżamy na górę. 8 na godzinę, jest dobrze. Jak widzicie, tutaj nad nami linię wysokiego napięcia, więc no jak tutaj jakiś Lexium kosił albo coś, to inne były może zahaczył i by były jaja jak berety, ale na szczęście tutaj Lexium nie kosił, tylko Bizum, więc nie ma tragedii. Była tutaj pszenica, tak jak widzicie, piękne ściernisko, chwasty już wyszły, też tekstura obornika, też mam nową teksturę obornika, którą no widzicie, coś tam widać już z tej tekstury. Pięknie to wygląda, bo przynajmniej ten obornik widać. Jest to taka sama tekstura, jak mają właśnie chłopaki z MST, czyli to jest tekstura od JMZ. Jest do pobrania nawet na ModHubie. Więc jak ktoś chciał sobie pobrać, to serdecznie tam zapraszam. Na ModHuba wpisujecie sobie JMZ i tam na pewno znajdziecie tą teksturę od tego właśnie autora. A my sobie talerzujemy, no 10 na godzinę, 9-10 na godzinę, jest dobrze, daje radę. Czypek, tutaj już w moim gospodarstwie trochę czasu jest ten czypek. Dobra, i będziemy sobie tutaj nawijać i będziemy robić kolejny przejazd. No talerzowania dzisiaj mam naprawdę w opór. Co mógłbym tutaj zrobić, to mógłbym grać sobie modzika na ten kurz, żeby z tyłu za talerzówką tak się bardziej kurzyło, bo wiadomo, to by było takie bardziej realniejsze. Fajnie by to na pewno wyglądało. Co jeszcze dzisiaj możecie usłyszeć, to możecie usłyszeć, że trochę poprawiła się jakość dźwięku mojego mikrofonu, mojego głosu, z tego względu, że przestawiłem trochę mikrofon na inny tryb jakby, bo był ustawiony na wychwytywanie głosu dookólne, czyli dookoła całego mikrofonu zbierał dźwięk, a teraz jest ustawione, że tylko z przodu zbiera dźwięk, czyli tak jak do niego mówię, i mam nadzieję, że będzie to słyszalne właśnie na nagraniu. Mam nadzieję, że będzie to słyszalne na nagraniu. Czemu nie ma dzisiaj żadnej serii na kanale, czyli Bambrów albo Gospodarzy? No to z tego względu, że próbowaliśmy dzisiaj nagrać Bambrów, ale trochę żeśmy się pokłócili, no i żeśmy nie nagrali, bo tak wyszło jak wyszło. Może kiedyś o tym wam
powiemy, zobaczymy, co dalej z tego będzie. No i ja stwierdziłem, że nie, no ja muszę mieć jakiś odcinek dzisiaj, więc nagrywam dla was właśnie tego Let's Play'a i mam nadzieję, że wam się spodoba. Może otworzymy sobie trochę drzwi normalnie tutaj gorąco w tej siódce, w tym czypeku. No kurde, fajnie jakby te drzwi sobie latały trochę. Wiadomo, jest ten zetor od kasztana, którego używam na serii gospodarza, to tam drzwi fajnie sobie chodzą. Fajnie to, naprawdę bardzo realnie to wygląda. No tutaj no stoją jakby nie, jak młodemu na wesolu, tak można powiedzieć. Więc tak to wygląda. No ja stwierdziłem, że na dzisiaj muszę mieć odcinek, więc dzisiaj wymyśliłem coś takiego polskiego bardziej. No dzisiaj może tylko talerzowanie, bo nic więcej tutaj nie chciałem kombinować. Dzisiaj tylko to talerzowanie, ale myślę, że wam się spodoba jak najbardziej i łapeczkę w górę tutaj również zostawicie i skomentujecie, to też bardzo fajnie, mam nadzieję. No talerzówka na kołach, jak widzicie, no taka sama jak ma właśnie Polek na solcu tam u siebie. Fajnie to bardzo wygląda, ten zestawik. Szkoda, że na gospodarzach nie miałem 60, no już raczej nie będę miał 60, bo tam na pewno taki zestaw się pojawił. No ale teraz już większy sprzęt tam zawitał, czyli ten John Deere. No i teraz po tego John Deere sprzęty będą. Pierwsze co, to sąsiad się wygadał, że będzie, czy już zamówiłem siewnik, no to siewnik na pewno tam będzie nowy. No a tutaj skupmy się teraz na tym Let's Play'u. Fajne tekstury mam, też ostatnio sobie właśnie poukrywałem takie tekstury zbóż, czy właśnie ściernińska, obornika, naprawdę bardzo piękne. Gnojownice chyba też mam, też nowe. Bardzo fajnie to wygląda. Mi się to podoba i mam nadzieję, że wam też się to spodoba. Ogólnie wam dziękuję za poprzednie odcinki, za tą aktywność na poprzednich odcinkach, bo tam naprawdę bardzo, bardzo ładnie żeście podziałali, czyli z łapkami w górę, tak jak i z komentarzami i wyświetleniami. Bardzo wam za to dziękuję. Cieszy mnie to niezmiernie. I mam nadzieję, że niedługo na moim kanale jakiś live się pojawi, bo dawno tego live'ów w ogóle nie było u mnie na kanale i myślę, że jakiś live'ik niedługo się pojawi. Jeśli byście chcieli jakiegoś live'a właśnie, możecie napisać, kiedy by wam najbardziej pasowało, to komentarze są właśnie dla was, nie? I tam piszcie śmiało. Więc talerzujemy sobie, jest pole no ponad te 2 hektary, więc tutaj roboty na cały dzień jest. Naprawdę roboty, a roboty tutaj jest. Jakbyście chcieli właśnie więcej takich właśnie z polskiej, takiej takich polskich let's play'ów bardziej, to piszcie. Ja na pewno coś ogarnę. A właśnie, nie powiedziałem wam, na jakiej mapie jestem. To jestem na mapie Wiśnice. Jest to mapa, która wyszła całkiem niedawno, jak można powiedzieć, może, nie wiem, z miesiąc temu, może nawet nie, może z 2 tygodnie, czy coś takiego. Wyszła ta mapa właśnie Wiśnice, więc jest to dosyć świeża mapa, jakby nie patrzeć. Jest to dosyć świeża mapa i fajna, tylko no niektóre pola, no zobaczcie sobie, no większość pól jest tutaj takich prostokątów, no i nie oszukujmy się. Większość pól jest prostokątnych, ale jest bardzo fajne ukształtowanie terenu, tak jak widzicie na tym polu. Raz dołek, raz górka, raz prosto, no jest ukształtowanie terenu na tej mapie naprawdę świetne. Ja tutaj będę musiał sobie, no bo wam powiedziałem na początku odcinka, że jechałem z gospodarstwa właśnie tą główną drogą. No gospodarstwo nie mam tutaj jeszcze, ale będę chciał tutaj zbudować bardzo polskie gospodarstwo, takim starszym jakby stylu, bez tam może jeden silosek, taki malutki by był, ten taki zielony, taki polski, i większość zboża byśmy spali sobie na klepisko, jakiś bizun, no pewnie bizun, chociaż no nie wiem, no są jeszcze inne kombajny, może bym coś pomyślał o czymś innym. Może jakiś Deutsch stary. No nie wiem, bym pomyślał na pewno. Są fajne tutaj maszynki, teraz powychodziły, znaczy teraz, no jakiś czas temu powychodziły właśnie, czy na LS Portal, czy na ModHubie. Więc tutaj na pewno by się coś skompletowało, jakiś modpack i można by było sobie tutaj grać. Można by było sobie tutaj grać i właśnie jakieś let's playki z takiego polskiego gospodarstwa nagrywać, czy właśnie
jakieś na przykład obrządki u krów czy coś, to też naprawdę by było fajne, takie bardzo realne. Jakiegoś cyklopa by zakupić i cyklopem sobie ładować, na przykład oborni na rozrzutnik, albo by cyklopem, może, no może nie wyciągać obornik z tego, z obory cyklopem, tylko właśnie jakąś taką ładowareczką starą. Wiecie, takie stare, malutkie ładowarki, albo nawet widłami na taczkę i tą taczką wywozić to na pryzmę obornika, więc naprawdę fajnie by to wyglądało, takich jak najwięcej bym chciał takich ręcznych właśnie brać, że mogę to ręcznie wszystko porobić, czyli widłami, jakąś łopatą, wiadrami coś poprzesypywać, fajnie by to wyglądało. No i teraz sobie wyobraźcie, jakbym na przykład może nie miał kombajnu, tylko bym brał usługę sobie i tutaj by przyjeżdżał właśnie ten, co by mi kosił to pole. No i wiecie, tutaj z jedną przyczepą, jedną bym podstawił, zero drugą bym odwoził, bo normalnie bym się nie wyrabiał z odwozem. Fajnie by to wyglądało, naprawdę takie bardzo polskie żniwa by były wtedy. No by był opór, nie? Tak jak zawsze na żniwach, no teraz jest okres żniwny ogólnie w Polsce, no to jak zawsze na żniwach jest opór, że cały czas się zasuwa z tymi przyczepami, normalnie no nie ma chwili, żeby odetchnąć. No to tutaj by było to samo i myślę, że ten taki klimat tych żniw by był jak najbardziej taki jak najbardziej realny i fajnie by to wyglądało. Ogólnie fajnie, żeśmy tutaj przez sam środek się przecięli, bo widzę, że z tej strony i z tej strony mam mniej więcej porówno tego pola, więc to mi się bardzo podoba. No, szkoda, że nie wgrałem sobie tego modu na ten kurz z tyłu, co mówiłem właśnie na początku, bo naprawdę fajnie by to wyglądało. Bo ten mod, z tego co wiem, został już trochę poprawiony, już tak nie laguje jak kiedyś. Fajnie by to wyglądało, bo wiadomo, przy takim polskim sprzęcie, teraz sucho też, to na pewno by się tutaj kurzyło, nie? Kurzawa by szła jak trzeba, jak widzicie, 28 stopni tutaj w farmingu, no u nas tutaj w realu teraz ogólnie pada, tak naprawdę od 2 albo 3 dni non-stop jakiś deszcz jest, dzisiaj to już w ogóle. Dzisiaj jest ogólnie piątek, to pada no niemalże na te pół dnia, no noc całą padało, można powiedzieć, i do tej 12 teraz cały czas pada. Teraz troszkę się przejaśnia, ale widać z daleka, że jakieś znowu czarne chmury idą, więc pewnie znowu będzie coś popadywać. Więc taka pogoda jest, zboża na polach stoją, nieściągnięte jeszcze z pól, tam trochę może jęczmienia pokoszone widziałem, że jest w okolicy, a tak wszystko jeszcze stoi, nawet rzepaki nie są położone, więc no jeszcze tutaj rolnicy czekają, żeby wyjechać właśnie kombajnami i to zebrać, no bo no nie ma co nakosić mokrego, później to suszyć, to w ogóle jest nieopłacalny interes, tak powiem, nie? A jak ktoś jeszcze nie ma suszarni, to już w ogóle jest katastrofem, masakryn, mój Jezu, i się powiesić tylko. Znaczy co, GTA RP oczywiście, i więc tak to wygląda, nie? Mi się bardzo podoba tutaj ogólnie, też mam te ugniatanie świerniska, tak jak widzicie, jak są ścieżki po tym, jak rozrzucają sobie obornik, to są ścieżki właśnie, znaczy ścieżki, no ugniecone jest ściernisko, więc fajnie to wygląda. Teraz jak jeździmy, też pod nami się ugniota to ściernisko, więc no to wymyślił, to jest naprawdę jakimś kurde tutaj bogim chyba te gry, bo to naprawdę bardzo, bardzo urealnia nam tą rozgrywkę. Fajnie to wygląda. No, ja się dziwię, że ogólnie gianci na takie coś jeszcze nie wpadli, żeby coś takiego sami od siebie zrobili. No gianci to są tak naprawdę dygusy i im się tego chyba nie chciało zrobić, bo co roku tak naprawdę coś takiego się pojawia, czy tekstury, czy coś się pojawia, no i kurde, oni gianci nie potrafią tego sami zrobić, żeby to było tak pięknie dopracowane, a co roku te czy modyfikacje, czy tekstury, czy właśnie jakieś dodatki takie wychodzą, czy na LS Porta najczęściej, więc więc takie coś wychodzi i szkoda, że sam Gianc nie potrafi o tym pomyśleć, żeby coś takiego właśnie sobie tutaj zrobić, bo naprawdę ta gra wtedy na pewno by się im sprzedawała jeszcze lepiej, jakby oni sami od siebie coś takiego zrobili, niż właśnie modyfikacje, ale z drugiej strony patrząc na to, jakby oni sami od siebie to zrobili, to w sumie co by to na nic by były te modyfikacje tak naprawdę, nie? Więc by były niepotrzebne. Tak sobie teraz myślę.
Ogólnie teraz zauważyłem na YouTubie, że wszyscy dodawają sobie te radia do farminga. No ja tam też jakieś tutaj radio mam, tylko że żadnego nie dodawałem, tylko mam to z farminga co są. I tam jakieś stacje radiowe są też, no ale kurde, teraz tak patrząc, jak ja bym miał włączyć teraz jakąś stację radiową, która jest w farmingu, to czy to mi nie wywali za chwilę praw autorskich, bo jak ja patrzyłem, to są takie muzyki, że no najprawdopodobniej będą te prawa autorskie, więc to chyba nie ma co ryzykować, tak mi się wydaje. Nie ma co ryzykować, mam ogólnie nadzieję, że tego triplaka tutaj będzie bardzo dobrze słychać, że ja nie jestem czasem trochę za głośno o tego triplaka, ale mam nadzieję, że będzie wszystko jak najbardziej ok. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że będzie ok. No jak widzicie, robota idzie. No nie powiem, że nie. Robota jako tako idzie. Nie ma tragedii, wam powiem. Nie ma tragedii. Ogólnie myślałem dzisiaj, żeby tutaj jakąś waltrą może sobie pojeździć, bo waltry na moim kanale jest bardzo mało. Jakąś walterką bym sobie tutaj polotał. Ale mówię, nie, kurde, polska wieś to jest polska wieś, polska moc, Polish power. No i tutaj nie ma co, brałem od razu 3 peka, mówię, kurde, biorę 3 peka. Ogólnie takiego zrobiłem 3 peka, kabina to jest koja ogólnie. Jest to stara wersja 3 peka, talerzówka odmalowana, tak jak widzicie. Świeci się jak nie powiem co. No fajnie to wygląda ogólnie. Jak widzę teraz, to ten trójkąt ostrzegawczy tak chyba jest trochę, no tak trochę nie teges, tak teraz patrzę. No ale wiadomo, takie są te 60-tki, takie ulepy, tak można powiedzieć. Więc no nic na to nie poradzę, tak musi być i tak będzie. I nic z tym, no nie zrobię, no nic z tym nie zrobię. Bo sam, no nie chcę mi się bawić z tym. Pewnie bym znalazł jeszcze może jakąś inną 60-tkę, ogólnie tutaj w grze to ja mam chyba 10 60-tek czy peków właśnie wgranych, więc tutaj wziąłem taką, którą mam tak naprawdę sprawdzoną, tylko zazwyczaj brałem bez kabiny i bez tych z tyłu i chlapaczy, bez tej belki i bez tego trójkąta ostrzegawczego i dlatego może na to uwagi nie zwracałem. No a teraz zwróciłem tak uwagę, że właśnie jest coś nie tak z tym trójkątem ostrzegawczym. Ale to jest taki tam drobiazg, można powiedzieć, czy tych co niektóre mają, bo niektóre to naprawdę nawet koła się nie ładują, więc takie mody wychodzą. Więc to jest kraksa, masakra, mój Jezu, a nasz Panie, 60-tka pójdzie sobie na śniadanie. I tak to wygląda. Podjedziemy sobie tutaj na górę i kurde, i chyba będziemy sobie kończyć, bo taki let's play około 20 minut ogólnie wam powiedziałem, czemu nie ma serii, bo o to mi bardziej chodziło właśnie. Ja takim oto akcentem tutaj pięknym przy tym pięknym sobie trzypeku, no nie no, pięknie to wygląda ogólnie ten trzypek, podoba mi się bardzo. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, tego krótkiego let's playa, no nie jest jakiś za długi, ale co mam wam tutaj pokazywać, cały czas talerzowanie, to wiadomo jak to się ogląda później, nie? Więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, lecimy po 1300 subskrypcji, zbliżamy się wielkimi krokami. Ja wam życzę miłego weekendu i do usłyszenia. Na razie, cześć!